serce. Jakie piękne buzie! Każda minka uśmiechnięta, bo nadchodzą święta, prawda? Robaczki moje drogie, tak czy nie? Tak! Tak, robaczki mój drogi! No za nami w ogóle coś absolutnie wyjątkowego. Mieliśmy okazję gościć, mamy okazję gościć w naszej loży klubowej specjalnych gości, podopiecznych Fundacji Krwinka, z którą współpracujemy od lat. Co ciekawe, wczoraj byliśmy z Jordim Sanchezem i z Mateuszem Żyro w szpitalu na Spornej, na oddziale onkologicznym, wśród ciężko chorych dzieci leczących się, wśród tych, których dzisiaj tutaj być nie mogło, więc my wybraliśmy się do nich. Dzisiaj natomiast wizyta tych dzieciaków, które mogły dzisiaj przybyć, które też są w trakcie leczenia, też są tutaj ich rodzice, opiekunowie, rodzeństwo, to jest bardzo ważne, przy walce z chorobą wsparcie właśnie najbliższych. No i to, co jest dla mnie mega fajne, te stroje, które dzisiaj rano jeszcze wypożyczaliśmy, piłkarze w nich zaprezentowaliśmy po prostu kapitalnie, stroje bajkowe. Mieliśmy Sindbada, żyrafę z pingwinów z Madagaskaru, Bartek Pawłowski jako Robin Hood i wywiady, więc naprawdę wypadło to znakomicie, takiej prezentacji. No, wydaje mi się, że chyba w Polsce żaden klub nie robił, żeby pokazać w ten sposób swoich zawodników zupełnie inną twarzą, twarzą świąteczną, uśmiechniętą specjalnie dla dzieciaków. Cieszę się, że ci najważniejsi goście są chyba zadowoleni. It makes sense for them to support the team or to feel close to the players, and of course for them and for us it's a special moment. No na pewno super, super atrakcja, przede wszystkim dla dzieci. No po to robimy, żeby też uszczęśliwiać i super, super akcja i oby takich więcej. Dzieci jak zawsze się bardzo ucieszyły, jak usłyszały, że organizujemy kolejne już tak naprawdę spotkanie z piłkarzami klubu RTS Widzew. I tutaj już zgłoszenia od razu się posypały z minuty na minutę, tym bardziej, że określiliśmy, że ilość miejsc jest faktycznie ograniczona, więc widać, że był duży entuzjazm i zapał, żeby w tym niezwykłym spotkaniu uczestniczyć. Ojeju kochany, dzieci to są najprzyjemniejszą rzeczą, jaka może być w ludzkości. To są otwarte tablice, białe, czyste, szczere, z dziećmi jest naprawdę przyjemna praca. A te dzieci są również wspaniałe, i duże, i małe. To jest miód naszego życia.